Zwracamy do tematów zawodowych. Jakie plany na te najbliższe tygodnie, miesiące? No bo fani oczekują, że za jedną piosenką pójdzie 12 kolejnych. Czy ty masz już pomysł na kolejne spektakularne odsłony? No bo ten twój muzyczny powrót jest dość głośny, no i o to chyba chodzi. Teraz będziemy mieli koncert pod koniec sierpnia w hicie lata RMFM z Polsatem. Obiecuję wystąpić w bardziej zasłoniętych majtkach. A w nowym klipie do innej piosenki też będziesz grzeczniejsza, bo być może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale najlepsza informacja jest taka, że radiostacje nie chcą puszczać klipu przed 22. Wyciągniesz wnioski? Nie. Nie, to oni powinni wyciągnąć wnioski, ponieważ są podwójne standardy, to jest niesprawiedliwe, ponieważ w byle jednym klipie hip-hopowym zagranicznym każda tancerka jest bardziej rozebrana niż ja, a już nie wspomnę o zagranicznych piosenkarkach, które występują tak w wieku nawet 50 lat, nie muszę daleko szukać Jennifer Lopez, więc nie rozumiem tego, naprawdę tego nie rozumiem. Moim zdaniem to jest takie szukanie tylko i wyłącznie pretekstu.